Ta mała plaża i te tereny powinny nam się wszystkim dobrze kojarzyć. Na kilka tygodni przed największą imprezą sportową w naszym województwie jest tu jeszcze spokojnie. Mowa oczywiście o Starych Jabłonkach i rywalizacji najlepszych siatkarzy plażowych. Tegoroczne zmagania na piasku rozpoczną się 13 sierpnia i potrwają cały tydzień. Na całego zaczynamy już korzystając z niemalże wszystkich boisk od 14 sierpnia, czyli od wtorku, kiedy zaczynają się te rozgrywki eliminacyjne do turnieju głównego pań. Następnego dnia startują panowie. No i z dnia na dzień zbliżamy się do tych dni finałowych. Piątek, sobota, niedziela to są te jakby największe emocje. Już w piątek ćwierćfinały turnieju kobiet, w sobotę półfinały i finały kobiet, natomiast w sobotę te rozgrywki panów wchodzą w tą finałową już fazę z czterema meczami, które zostają nam na niedzielę, czyli półfinały i finały panów. Siatkówka plażowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportowych na świecie, jeżeli chodzi o liczbę zawodników, rozgrywek, a także zainteresowanie kibiców i mediów. Choć zmagania na Warmii i Mazurach odbędą się po Igrzyskach Olimpijskich, to jak zapowiada dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało, najlepsi sportowcy pojawią się w Starych Jabłonkach. Mamy już taką może jeszcze nie stuprocentową, ale niemalże 90% listą startową i nie brakuje na niej tak naprawdę nikogo. Trzeba pamiętać, że na Olimpiadzie startują tylko 24 zespoły i są to zespoły ze wszystkich niemalże kontynentów, więc tam tak naprawdę tylko garstka tych zespołów się zakwalifikowała. Oczywiście najlepszych, a co do najlepszych nie mamy wątpliwości, bo kochają Stare Jabłonki. Chcą tutaj być, chcą tutaj przebywać Brazylijczycy, Amerykanie, Polacy, czyli ta czołówka są potwierdzeni. Łącznie z tym, że Amerykanie postanowili zakończyć ten sezon siatkówki plażowej właśnie w Starych Jabłonkach. Powoli rosną już trybuny przy boisku centralnym. Jak zapewniają organizatorzy, do 13 sierpnia wszystko zapięte będzie na ostatni guzik. Tegoroczny Grand Slam to także próba generalna przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Starych Jabłonkach w 2013 roku. Przygotowujemy się do tej próby, bo faktycznie zjadą się tutaj wszyscy święci, można powiedzieć, którzy będą nas obserwować i wytykać palcami, co im się nie podoba. Chcielibyśmy, aby było tego jak najmniej. Oczywiście mamy świadomość, że Mistrzostwa Świata jakby rządzą się swoimi prawami i trzeba będzie jeszcze sporo zmienić i sporo się przygotować, ale jakby systemowo chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi. Siatkarze i organizatorzy przyzwyczaili się, że z roku na rok Grand Slam nad jeziorem Szeląg cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony kibiców. Niestety, mimo wielu środków finansowych ze strony samorządów oraz sponsorów, bilety w tym roku będą droższe. Cały turniej do weekendu, do soboty, niedzieli jest bezpłatny. Każdy może wejść na tą główną trybunę, natomiast ta zmiana w stosunku do zeszłych lat to właśnie sobota, niedziela, która na stadionie głównym oczywiście, bo boiska boczne wszystkie są wolne, wejście na plażę jest wolne. Natomiast sobota, niedziela jest płatna. Sobota całodniowy bilet, całodniowa wejściówka kosztuje 20 zł, na niedzielę 30 zł. Także każdy, kto chce obejrzeć właśnie te mecze finałowe na żywo, musi zainwestować, prawda, troszkę tych pieniążków. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze swojego budżetu przeznacza aż 500 tysięcy złotych na działania promocyjne podczas turnieju w Starych Jabłonkach. Może czas pomyśleć, by ta dotacja przeznaczona również była do cen biletów, bo jak tak dalej pójdzie, z roku na rok kibice, by móc oglądać siatkówkę plażową, będą musieli wyciągać więcej pieniędzy ze swoich i tak szczupłych już portfeli.